Problem często chorych dzieci jest znany wszystkim rodzicom. Zapalenie ucha, zapalenie zatok przynosowych, infekcje wirusowe dróg oddechowych, ból gardła, zapalenie migdałków to niepełna lista problemów, z którymi boryka się wiele matek i ojców. Trzy dni w przedszkolu, tydzień, na zwolnieniu lekarskim, a ten obraz powtarza się z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Rodzice zmuszeni są do zwolnienia lekarskiego w celu opieki nad dzieckiem, co wpływa na sytuację finansową rodziny. Regularne przyjmowanie dużej ilości leków niekorzystnie wpływa na żołądek, trzustkę, wątrobę i nerki dziecka, a przyjmowanie antybiotyków prowadzi do rozwoju ich niewydolności w przyszłości. Gdzie jest wyjście z tej sytuacji, znanej każdemu, kto ma małe dzieci? Co dziwne? Najlepszym obrońcą naszego zdrowia jest nasze własne ciało. Migdałki i migdałki są naszymi obrońcami przed zarazkami i infekcjami, produkują komórki, które niszczą szkodliwe wirusy i alarmują. Gdy Twoje dziecko zostanie zaatakowane przez wroga, aktywując w ten sposób produkcję przeciwciał, pomagają odeprzeć atak i nie przepuszczają wirusów i bakterie, które psują zdrowie Twojego dziecka. Ze względu na ciągłą walkę. Same migdałki i migdałki mogą ulec zapaleniu, a tym samym ich praca ochronna jest znacznie utrudniona. Stąd często nawracające choroby u dzieci. Nasza firma Zdrowe Migdałki opracowała skuteczną metodę nieoperacyjnego leczenia i profilaktyki stanów zapalnych migdałków i migdałków, przywracając ich normalne funkcjonowanie, zwiększając odporność i zmniejszając konieczność opuszczania przedszkola i szkoły. A także zwolnienia lekarskiego. Opieka nad dzieckiem. Chroń swoje dzieci, niech zachorują.